Przyjechał do nas dyrektor generalny Lasów Państwowych, przyjechał do nas dyrektor regionalny. Nadleśnictwo Opole zrobiło nam bardzo ładną oprawę, także bardzo miłe i fajne to otwarcie. Tu w Opolu pomysł powstał z ramienia nadleśniczego pana Marka Cholewy. No tutaj postanowiliśmy z koleżanką Darią, że może spróbujemy, może faktycznie to ma sens i jest duże zainteresowanie wyrobami z dziczyzny. Jesteśmy tym naprawdę mile zaskoczone. Lasy Państwowe stworzyły swoją markę Dobre z Lasu i różni producenci występują o certyfikat Dobrego z Lasu. Po prostu produkty są badane pod kątem zdrowotności, ekologicznych produktów i tego, żeby właśnie dany produkt gdzieś tam powstawał w lesie. I to są nasi polscy producenci, nasi też lokalni tutaj opolscy. Jakość tutaj jest bardzo pewna. Zwrócę też uwagę, że dziczyzna nie jest produktem hodowlanym. To jest dziko żyjąca zwierzyna, która nie jest faszerowana antybiotykami, nie jest karmiona sztucznymi paszami. To mięso ma inną strukturę, nie jest też tłuste. Myślę, że tutaj jest odpowiedź też dla fleksitarian, czyli jemy mniej mięsa, ale jemy dobrej, wysokiej jakości. Zapraszamy do Dobrego z Lasu w Opolu Przyłodzińskiej 40, ponieważ tutaj pragniemy nie tylko stworzyć miejsce, w którym Państwo zrobią zakupy, ale również chcemy stworzyć jakieś fajne miejsce, w którym czegoś możecie się dowiedzieć nowego o naszej przyrodzie, o naszych lasach, o tym, co tam można znaleźć. Ja też jestem z zawodu leśnikiem, moja wspólniczka jest córką leśniczego, więc ona w ogóle całe dzieciństwo na dziczyźnie spędziła, nawet się śmieje, że w dzieciństwie marzyła o kurczaku, żeby czasem zjeść. Także nie jest to nam temat obcy i naprawdę tutaj możemy Wam też wiele opowiedzieć. Super, nie było takiego sklepu w Opolu, więc uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Ja jestem w ogóle fanką wszystkiego, co jest naturalne i bez konserwantów, więc wydaje mi się, że ten sklep spełnia te warunki.